totalny skandal, albo będzie totalna zabawa. No ale jak się ma takich gości, wszystko się może zdarzyć. Do zobaczenia już za chwilę. Panie i panowie, za chwilę trzy gwiazdy. Każda opowie trzy historie, z których jedna będzie kompletnie zmyślona. Kto nas dzisiaj nabierze? Przekonamy się w programie Wykrywacz Kłamstw. Witam! Przed nami pół godziny prób wyprowadzania w pole, wysysania z palca, czy jak ktoś woli, nabijania w butelkę. Ten ostatni rekwizyt dzisiaj jest szczególnie istotny, ponieważ butelka to element podstawowego wyposażenia niejednego rock'n'rollowca, a historie dzisiaj będą mocno rock'n'rollowe. Gościmy dwóch estradowych twardzieli oraz energetyczną aktorkę, która nie stroni od śpiewu. Moi goście dziś wieczorem. Profesjonalny wytwórca przebojów, wirtuoz gitary, postać wręcz historyczna. Ojciec zespołu Lady Punk, Jan Borysewicz. Ciepła, ale stanowcza, obdarzona niepokojącym głosem i śmiechem, który już dawno należałoby opatentować. Edyta Jungowska! Rockman poszukujący i znajdujący, prowokator, wróg kompromisów. Również aktor od czasu do czasu. Paweł Kukiz! Proszę bardzo. Zacząłem od butelki. Musimy tutaj sprawę wyjaśnić. Czy waszym zdaniem w ogóle byłby rock'n'roll, kochani, bez butelki? Zależy, z kim się gra. Butelkę czy rock'n'rolla? Rock'n'rolla. No i dobrze. Albo w jedno i w drugie. Paweł milczy. Ja milczę. Ty masz jakąś swoją inną teorię. Ja przecież jestem skupiony w tej chwili na programie, a nie na jakichś butelkach. No i przechodzimy do konkretów. Ja nigdy nie wiem, jak przejść do konkretów, więc ci dziękuję. Ja dziękuję również. Janek, trzy historie. Okej, okay. Więc tak, pierwsza historia pochodzi z Japonii. Na festiwalu Tokyo Music Festival dostałem nagrodę najlepszego kompozytora, Tokyo Music Best Composer. Dostałem za tą nagrodę 4,5 tysiąca dolarów, co w japońskich jenach wynosiło 500 tysięcy jenów. Więc jak zobaczyłem 500 tysięcy jenów, prawda, napis, to myślałem, że to jest 500 tysięcy dolarów, ale troszeczkę się zawiodłem. Było to 4,5 tysiąca dolarów i za tą sumę pojechałem do sklepu i kupiłem sobie robota, którego mam do dzisiaj w domu, który robi mi drinki, na specjalnie go tam programuje, ma na imię Jimmy. Trzymaj się, Janek, trzymaj. Prawie ci zacząłem wierzyć. Ale to czekaj jeszcze. Jest zaprogramowany po prostu na to, że otwiera lodówkę, przynosi mi drinki, załącza muzykę, jest tam parę kompaktów, które mi na jakiś czas załączam i to jest pierwsza historia. Druga historia jest też związana z Japonią, właśnie po tym festiwalu, w oczy nam nie chcę ponieważ był duży bankiet, zespół Miami Sound Machine wygrał ten festiwal. Ja dostałem nagrodę najlepszego kompozytora i oprócz tego jeszcze zespół dostał wyróżnienie i potem był taki bankiet dla najlepszych tych, którzy jakieś miejsca tam zajęli. No i tam spędziłem całą noc, to ty będziesz wiedziała, kto to jest, z aktorką Kathleen Turner i tańczyłem z nią do godziny 6 rano na tej balandze, tak to nazwijmy. W każdym razie zespół Miami Sound Machine dostał 16 tysięcy dolarów, ale zostało im 500 dolarów, bo zrobili za tą wygraną, prawda? Balankę, a ja miałem tego robota, prawda, już. I Kathleen Turner na parkiecie. Tak, to jest druga historia, natomiast trzecia jest związana z moim lataniem dosłownym, ponieważ mam instruktora, który się nazywa Andrzej Chmura i latam samolotem od czasu do czasu w wolnych chwilach. To takim nie za dużym, on się nazywa Altra, ten samolot. To jest nie taki, nie awionetka, a troszeczkę mniejszy. Czekam. A co tu pytać? No opowiadał i teraz jest problem. Co to jest za samolot? To jest taki ultra samolot, to jest taki pośredni między spacerówką, bo spacerówka to jest taki, który nie lata wyżej niż na przykład 40 metrów nad ziemią i do 50 metrów, prawda, i osiąga prędkość do 45 kilometrów. Gdzie latasz tym samolotem? Koło Wilgi, pod Warszawą. Aha, jest takie olbrzymie pole, hangar. Ile musiałeś tam ćwiczyć, żeby, wiesz, żeby zacząć? Na razie byłem na czterech takich lotach. Ale zanim wsiadłeś, czy sam pilota, byłeś sam, pilotem? Tak, oczywiście. Ale, To są takie, no to są takie loty, które trwają gdzieś tak, ja pilotuję go od 5 do 10 minut. Nie dłużej, z kimś oczywiście, tak, są dwie wajchy, prawda? Aha. Jak już mam dosyć, to puszczam i, prawda? Pan Chmura przyjmuje stery. Ale, a jak długo się przygotowałeś, zanim w ogóle pozwolił ci trzymać ten drugi ster? Pierwszy raz. Od razu? Za drugim razem. Za drugim razem.
Ja mogę też? Czy za chwilę? Czy... Za chwilę. Nie. Edyta ma jeszcze minutę. Przepraszam, nie. Aha, dobrze. Stąd, Kathleen Turner, to ja nie zrozumiałam, o co chodziło. Że tańczyłem z nią, że zaprzyjaźniłem się z nią na tej dyskotece. Właśnie. Aha, po... Dobra, a ja nie zrozumiałem, dlaczego tylko Edyta miałaby wiedzieć, o co chodzi z Kathleen Turner. No bo jest aktorką i też kobietą. A my jesteśmy kinomanami. Dobrze, się nie czepiaj. No nie, muszę wyjaśnić szczegóły, żeby było jasne. Paweł... Tak? Ja jeszcze tylko nie powiedziałem, właściwie faktycznie masz rację, nie powiedziałem, że zostałem zaproszony przez nią właśnie do Hollywood i mam do dzisiaj jej wizytówkę. Naprawdę? Ale po prostu nie śmiałem do niej zadzwonić od tamtego czasu. A gdzie się poznała? No właśnie w Japonii, na tym festiwalu. Aha. Ona była tam w jury. Rozumiem. Ja, jak ty jej nieśmiałość, to nie działa. Ale okej, okay. Paweł, minuta, proszę bardzo. Ja być może nawet całej minuty nie wykorzystam, ja jak komisja śledcza rzeczowo po prostu i konkretnie chciałem zapytać. Czy pani Kathleen Turner była trzeźwa w momencie... Miało nie być w butelce. Drogi Pawle, więc odpowiadam ci, że nie. Ja również. Natomiast była ubrana w dżinsy i w białą podkoszulkę z krótkim rękawkiem. Ja byłem tak samo ubrany i oczywiście byliśmy w paru dynkach, bo po to się tam spotkaliśmy. Tak, następne pytanie, bo to jest tym pilotem, to powiedzmy, to zostawiam. Natomiast jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące robota. Jimmy'ego? Jak ocliłeś robota? Ja to bez problemu żadnego. Jak? No jak? Wtedy się nie płaciło cła za roboty. To no była tak, zabawka. To jest duży, on czy mały? A no właśnie, że to jest, dziękuję bardzo za podpowiedź tutaj. Tak, koleżanki jest duży. Z komisji. Tak. Duży, no on musi otworzyć lodówkę. I on był potraktowany jako zabawka. Tak, jako zabawka, jaka była cena tego robota? $3,500. $3,500. Wygrałeś 4,5. A co z tym 1000? 500. Jak to co? Nie, bo 500 wcześniej, ale to już nie, no, czas się skończył, tak, że wykorzystałem. Jeszcze nie dokończysz. Teraz masz pół minuty, Edyto, bardzo proszę. Mhm. O Jezus Maria. Nawet jeszcze tego robota. Jak on otwiera tą lodówkę? On ma łapki takie specjalne, jego się nastawia na czas, na programuje się. Ale dobra, masz wysoką lodówkę? No nie. Taką, gdzie masz zamrażarkę? Lodówka amerykańska, która się otwiera z lewej strony jest zamrażarka, a z prawej jest normalna lodówka, także on nie ma żadnego drinki problemu. Drinki trzymasz na dole? Oczywiście. A on robi tak, że miesza te drinki? On miesza te drinki, tak. Ja muszę zostawić szklankę z napojem. To jest po prostu tylko do mieszania facet. Tak? Do mieszania. Facet do mieszania. Przychodzi i miesza w życiu. Dobra. Paweł. Ja mam najprostsze pytanie. Powiedz mi, gdzie ten robot stał, jak ja dzisiaj u ciebie byłem przed programem? Bo ja to nie... On stoi na górze, nie chciałeś wejść tam, gdzie jest akwarium. Aha, tam, gdzie jest akwarium. Dobrze, $500 wydałeś również w trakcie potańcówki z panią Kathleen Turner, tak? Nie. Czy nie? Nie. 1000. Generalnie 1000 poszedł na butelkę. No to jeżeli 1000, a robot 4,5, no to za co potem żyłeś? No nie, no pamiętaj, żebyśmy jeszcze pojechali na ten festiwal i dostawaliśmy z pagardu diety. Dziennie tam 25 dolarów. Ty i wyżycie z diety, rzeczywiście. Tak. No perfekcyjnie wykorzystaliście czas, tak? Teraz musicie typować. Jak myślicie? Gdzie no, Jarek, która jest prawdziwa, która nieprawdziwa? Typujemy właśnie nieprawdziwą. Typujemy, tak? Nieprawdziwą. Paweł, robot. Twoja opinia? Robot. Tak. Edyta. Cholerka. Ja tylko jedną rzecz mogę powiedzieć, że jeszcze w momencie, kiedy jak gdyby używki nie były mi całkowicie obce, to robot mi drinków nie robił, Janek, u ciebie. Dobra, robot ja typuję też, ale dlaczego ty masz na górze kuchnię, Janek? Jaką kuchnię na górze? No przecież on otwiera ci lodówkę. Z lodówki to ale to ja mam, proszę państwa, ja muszę interweniować. Nie, Janek, nie zgadzam się. Nie zgadzam się, proszę, typujemy. Koniec czasu. Mówi, że robot był na górze na rybach, no dziś. Dobrze. Paweł nie wierzy w robota. Edyta, co ty nie wierzysz? No w co ja nie wierzę? Dobrze, ja też jestem za Pawłem. Znaczy ja mam to samo zdanie. Nie no, w porządku, czyli robot. Tak. A publiczność? Tak. Proszę. Jan Borysewicz, zaczynamy od robota. Z Japonii. Chyba jednak został w Japonii. Nieprawda według 59% publiczności. Dyskoteka z Kathleen Turner na festiwalu, tudzież po festiwalu, 27% publiczności w studio mówi nieprawda. No i Janek Pilot. 14% nie chce w to uwierzyć. Paweł cię wkopał? Edyta też. Paweł mnie trochę wkopał. Niepotrzebnie cię zaprosiłem. Czyli robot jest twoim marzeniem i marzeniem nie, pozostaje. Ja wam powiem, co to było z tym robotem. Faktycznie chciałem kupić tego robota, bo to były moje pieniądze za moją kompozycję. Mhm. Natomiast
stałem przed tym robotem z 20 minut. Naprawdę chciałem go kupić, ale pomyślałem o kolegach z zespołu i te wszystkie pieniądze podzieliłem równo na cały zespół, także... Wszyscy kupili małe miksery do tego. Czekajcie, i sokowirówkę, bo w tamtych czasach owszem. Okej, okay, czyli z Kathleen Turner były balety. Były balety poważne do 6 rano, naprawdę mam jej wizytówkę i bardzo że to jest nie ten, ale jak już opisałeś, że biała bluzeczka. Bardzo mi prosiła właśnie o kontakt i nawet jak kiedyś przy okazji, jak byłem w Stanach, bo tam często jeździmy na koncerty, to mój przyjaciel, jak zobaczył tą wizytówkę, to mówi, Jan, no przecież jak ty ją znasz, dzwoń natychmiast. Ja mówię, no po co ja jej będę disturb robił, wiesz, no, czy będę jej przeszkadzał. Miły wieczór, może fajny, ona do tej naprawdę. Pory czeka i tam jeszcze płacze po nocach. Na bank. No i z tym lataniem to jest prawda. Pan Andrzej Chmura mnie uczy latać i... W chmurach. W chmurach, dokładnie. Także ja... Robimy zamianę. Czas na Edytę. Proszę bardzo. Już? Historię. Ja kiedyś mieszkałam u takich swoich znajomych, to było w czasie studiów, kiedy już takie miałam pierwsze chęci mieszkania samemu i moja koleżanka miała dom, bo była dosyć zamożną osobą, znaczy jej rodzice, i miała narzeczonego i to był taki zakup, kredens, kupiłyśmy kredens, że obie go wybrałyśmy na Flomarku, na kole. W Warszawie i to był super kredens, naprawdę bardzo ładny. Oni sobie spali tam w swojej sypialni, ja spałam na dole i słuchajcie, okazało się, że nagle ja słyszę, a w tym kredensie, ja wiem, że to beznadziejnie brzmi, ale nieważne, są jakieś stukoty, ale wiesz, nie tam, że po prostu, wiesz, coś ci się wydaje, wiesz, ten... Tylko stuka, ale wiesz, ale stuka. Tak, rozumiesz, że po prostu te drzwiczki aż latały. No to ja po prostu, ja nie jestem jakaś bardzo strachliwa, chociaż... Więc ja poleciałam szybko tam na górę do tych swoich znajomych do Wyrka, wiesz, bo poszłam z nimi spać i mówię, że w żadnym wypadku tam na dół nie schodzę i po prostu będę spała z nimi. No i tak było kilka dni. I zaangażowaliśmy takiego faceta, nie wiem, jak to bioenergoterapeuci też się tym zajmują, wyczyszczają takie energie. Dobra, to są niby tych ludzi, cicho, ludzi, którzy nie mogą stąd odejść. I ten bioenergoterapeuta powiedział, że to między innymi dlatego tak silnie ten kredens działał, bo niedaleko był kościół. No i bioenergoterapeuta, a w ogóle kredens sprzedali cyganie. Ale nieważne, bioenergoterapeuta, wiesz, że tak powiem, ducha wypędził, ale niestety ta parka się rozpadła. To jest... Radowne masz przy tym taką, jakbyś ty zastąpiła miejsce dziewczyny. No po prostu skandal. No ale może nie po prostu... to pan odszedł. Może po prostu się rozpadła z tym, po tym twoim wspólnym, że tak powiem, pobycie tam z nim. Ale pytanie za chwilę, będziemy dociekać. Proszę dwie równie zwięzłe historie, mam nadzieję, że będzie jednak druga krócej. To jest dużo krótsza, ja byłam w ciąży, taką miałam przypadłość. I tak krótko. Jakoś damy sobie sprawę. I tak krótko przypadłość, tak. I słuchajcie, w ósmym miesiącu, to już było 8, tak, to już tak więcej niż 8, ósmy miesiąc, pojechaliśmy, to było strasznie upalne lato, pojechaliśmy na Mazury wreszcie jakimś maluchem i tam dotarliśmy i to był jakiś taki pierwszy mój moment, że była woda, ktoś wypożyczył łódkę, coś znajomi i ja nagle mi coś odbiło i było jezioro. Myślę sobie, teraz ja muszę się sprawdzić, przepłynę to jezioro w pław, a to był tak gdzieś, ja myślę, że to był w okolicach kilometra. I skoczyłam do tej łódki i przepłynęłam to jezioro, słuchajcie. I to jest druga historia, krótka, prawda? Ósmy miesiąc i kilometr, tak? Dobra, kilometr. Okay. A trzecia historia, słuchajcie, no to taka historia niestety, która nam się przydarza cały czas, non stop, związana z tym, z serialem. Ja tam występuję z Pawłem Wilczakiem, który gra Mareczkę i to jeszcze wcześniej, zanim Paweł jeszcze zaczął... Na dobrej nazwie. Na dobrej nazwie, ale zanim Paweł zaczął występować w Kasie i Tomku. I byliśmy bardzo, bardzo kojarzeni jako para. I my prowadziliśmy jakąś imprezę, potem był taki bal. No ja sobie siedziałam z takim bardzo miło sącząc drinka przy barze, z takim bardzo miłym, fajnym facetem i przypamiętał się jakiś koleś i mówi tak, dlaczego pani z tym panem rozmawia? Co to jest? I bardzo proszę, w ogóle idziemy do pana, do Mareczka. Co to jest, że pani w ogóle z tym kolesiem tutaj pije jakieś drinki? No i my wreszcie znaleźliśmy tego Pawła, mieliśmy taki pokoik, taki swoją garderobę, a Paweł tam z taką koleżanką. Paweł, trzymaj się.
Pawła tu jeszcze nie było. Okej. Okay. Proszę Państwa. Ta szafa została kupiona od Cyganów, tak? Ona była, Cyganie sprzedawali na kolej, wiesz. Dobrze, na ten, ale czy ktoś otwierał tą szafę, jak kupowali się od Cyganów? Nie, czy? Ale wiesz, no, to był kredens taki, wiesz, kuchenny. Mały Cygan się tam... No właśnie. Z małym Cyganem. Wam się sprzedali. Bo ja ostatnio dostałem takiego SMS-a, że właśnie wygrałeś dziecko cygańskie, jeżeli w ciągu 14 dni nie odbierzesz, wyślemy ci całą rodzinę. Wiecie co? Nie, to było bez małego cyganka. Znaczy, absolutnie nie mamy nic do cyganów. Ja też nie. Wręcz przeciwnie, dlatego... Dobrze, teraz ja mam drugie pytanie a propos tego pływania. Nie wierzę w to po prostu, żebyś kilometr przepłynęła. W 8 miesiącu w ciąży. Ciąży. Dobrze się czułaś po tym kilometrze? Super. Pytanie. Dlaczego w ogóle wskoczyłaś w 8 miesiącu ciąży do wody? Wiesz co, bo to jest taki, szczerze mówiąc nie jestem w stanie tego jakoś, wiesz, wytłumaczyć, ale to jest taki, że wydaje ci się, że jesteś w ogóle niesprawny. No o tak. A w wodzie sprawniejszy. A w wodzie sprawniejszy, ale no troszeczkę tak jest, że wiesz, że jesteś cięższy. Taka lekka boja. No. Aha. Ale jest was dwóch. Łatwiej. Nie, ja naprawdę nie mam pytań. No trudno mi odsudzić tutaj. Ja nie będę wchodził na te szczegóły. No dobrze, no to zapytam o szczegóły intymnego zbliżenia Pawła i koleżanki. Tak, Pawła Mareczka. Tak. Nie, no weź, nie będę tego proszę, no chcieliście, no ale ja jestem oni przekonany. Tak specjalnie jestem nie przekonany, robili, ale że telewizowie wiesz. Chcieliby właśnie to wiedzieć najbardziej. Jeśli jesteś głosem. Być głosem telewizorów, to bardzo proszę. Nie, słuchaj, do tego faceta, który dobrze, był. Porządnie czeka podpowiedź. Nie, odpowiedz. To przepraszam, to jest cenzura w waszej chwili. Żadna cenzura, to koniec czasu na pytania, ale na odpowiedź pytaj, proszę. A potem tak. Głos jesteś, ludu. Jak jesteś to ciekliwy, nie będę zdradzała Pawła, co on tam robił. W każdym razie na tyle było to wystarczające, żeby ten facet po prostu się wkurzył. I zaczął szurać. I zaczął, no szurać, tam to mało powiedziane, szurać chyba po prostu. Janku, jakieś pytania z twojej strony, które coś uszczegółowią? No, ja myślę, że ja już chyba zakończyłem. Ja po prostu nie wierzę w to pływanie. Aha, to wy już tak szybko typujecie. No, naprawdę jesteście detektywiści. Widzisz, za szybko opowiadałam tę historię. Tak, okej. Okay. Chyba zawnikliwie. Typujcie, panowie. Paweł. Historia z Mareczkiem. Nieprawdziwa. Nieprawdziwa. Ale że Pawła nie doceniasz, że Mareczka nie doceniasz, czy że on po prostu by się trzymał? Nie, ja myślę, że nie opowiedziałabyś tej historii tutaj, gdyby tak było. Aha, no może. Janek, ty już mówiłeś, ale ja, potwierdzasz? Ja potwierdzam z tym pływaniem, tak. Czyli z pływaniem w 8 miesiącu ciąży. Sam wiem, jak to jest z pływaniem, także... W 8 miesiącu ciąży. Dobrze, ciekawe, co publiczność zrobi z tym fantem. Proszę bardzo. Edyta Jungowska, trzy historie, pierwsza z nich Duch w szafie, który tam sobie pukał, trzeba było sprowadzić egzorcystę, 18% publiczności w studio nie wierzy. Dziedziczne pływanie syna Edyty po 8 miesiącu i 1 kilometrze, 56%, mówi nieprawda. No i przygoda z Mareczkiem, czyli Pawłem Wilczakiem, no i prawie że bójka, 26% mówi nieprawda. A Edyta teraz, mam nadzieję, powie, gdzie ta nieprawda jest. No, Paweł, ty miałeś rację. Być może bym nie powiedział, no czy na pewno bym nie powiedziała tej historii, gdyby była prawdziwa. Przepraszam cię, Janku. Starałam się jak mogłam, może dlatego zbyt długo to trwało, żeby jakoś tak, żeby ona wyglądała prawdopodobnie. Ale rzeczywiście... ona od początku do końca jest wyssana z palca? Tak, wyssana z palca. Tylko no, była historia, że rzeczywiście prowadziliśmy jakąś imprezę razem. Zamiana! Ja robimy dalej błąd, Paweł będzie oszukiwał. Zgadza dobra. Się? Tak jest. Proszę bardzo. Dobrze, więc Paweł, gratuluję. A z tym pływaniem tylko wam powiem chwileczkę. Rzeczywiście, po prostu brzuch działa, wiesz, jak ponton. Ja nigdy po prostu nie przepłynęłam takiej odległości w takim spokojnym tempie. Tylko, że kilometr to jest bardzo dużo. Wiem, ale wiesz co, na tej łódce ludzie płynęli, a niedaleko mnie. Zamiana, kochani, zamiana. Wiedziałam, że skończyłam z łódki. No nie wiesz. Ale ja nie wiem, czy należy polecać takie praktyki w 8 miesiącach. Wiesz co, pływanie jest bardzo zdrowe. Okej, nie znam się. Nie byłem w ciąży. Paweł, trzy historie. Nie będziesz. Nie wiadomo. Mam minutę. Zobaczymy, jak ci to pójdzie. Ale chciałem trzy historie. Pierwsza historia, zatytułowałem tę historię Bieszczadzki Nieźwiedź. To było lat temu, blisko 20, przynajmniej na pewno z 18, początek
mojego narzeczeństwa z moją żoną Małgosią. Pojechaliśmy do mojej rodziny, do moich wujków, znaczy do cioci i wujka, właśnie nie wujków dwóch, tylko jednej ciocie, jednego wujka. Na Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych i tam Małgosia opalała się na zboczu góry, ja natomiast jak mały chłopiec bawiłem się w strumieniu, wyrzucając kamienie i budując tamę z kolei na nogi. W pewnym momencie rzuciłem jednym z kamieni daleko, daleko w krzaki. Krzaki nagle się poruszyły, usłyszałem takie... Zobaczyłem coś takiego potężnego, brązowego i następnie widziałem ewidentnie niedźwiedź. I uciekałem i w biegu, bo oczywiście, no bo wiedziałem, że niedźwiedź jest dosyć szybki, krzyczałem po prostu do gości, ubieraj się i uciekaj. No i jestem już na dole i patrzę, ona jeszcze na górze leży, no ale niedźwiedź na szczęście poszedł w inną stronę i wszystko się dobrze skończyło. Także to jest pierwsza sytuacja. Do tej pory zresztą niestety, pierwsza sprawa, do tej pory Gosia mi tego niedźwiedzia wyrzuca, ja z kolei wyrzucam jej brak zaufania do mnie i roztropności. A co go do domu się go reagowania na druga tych, historia, są... Paweł. Dobra, drugie amerykańskie służby prawa mam takie. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, ja nie również bywam. Żebyś sobie nie myślał, okej? Okay? Niedługo razem lecimy. No. Dlatego razem gramy, no przecież nie. Te paszporty. My już są. Dobra, a przepraszam, już. Mamy glany, takie. My są pany. I teraz tak, i wyjechaliśmy z Chicago do Nowego Jorku samochodem, mogliśmy iść samolotem, a pojechaliśmy samochodem, bo chcieliśmy zobaczyć Stany Zjednoczone, oczywiście widzieliśmy tylko autostradę i trzy krowy jakieś tam w tym, to było wszystko, co widziałem. Wjechaliśmy w nocy do Nowego Jorku, pomyliliśmy ulicę, wjechaliśmy do czarnej, w czarną dzielnicę, tam była akurat łapanka na jakichś bandziorów, strzelanina, dwie osoby przy nas zabite, wszystko oglądamy z okien z samochodu, którym jedziemy, wszystko się dzieje w odległości 2 metrów, gośka moja mówi, o patrzcie, film kręcą. I trzecia historia. Dzisiaj rano obudziłem się dosyć wcześnie, w ogóle miałem super humor, humor mi się już całkowicie poprawił, kiedy włączyłem telewizor, była godzina 9 rano, oglądam jedynkę, są wiadomości i widzę i w nich mówią po pierwsze, że wyszła nasza nowa płyta z Jankiem Borysewiczem, po drugie słyszę, że bezrobocie spadło o 15%, po trzecie słyszę, że cała afera Rywina już jest w ogóle rozwiązana, po czwarte, że mamy wzrost gospodarczy i po piąte, że do Unii wstępujemy pojutrze. To wszystko. Aha. Aha. To wszystko. To naprawdę niewiele. Czy są w tym kraju dwie jedynki? Może. Dobrze. Edyta jest pierwsza. Ale co w tych wiadomościach, że co, że już ta afera z Rywinem jest na przykład z panem Rywinem? Jeszcze tak, no bo znaczy, że już jest wszystko się zbliża ku końcowi i wszystko jest. Ale będzie... kiedy się skończy? Proszę? Kiedy się skończy? Nie, nie powiedzieli dokładnie kiedy, bo nie mogą przecież wiedzieć w telewizji, kiedy skończy się afera. No, jakby pewnie, wiedzieli, to dobra, to by była czekaj. Dopiero afera, jakby wiedzieli. Dobrze, kiedy a do tej Unii, że co? Proszę? A do tej Unii? Pojutrze. No to ty pojutrze. Unii, że pojutrze prawdopodobnie wszystko. Ale to jest tak, że tak my całościowo traktujemy. Rozumiem, że, tak. Że jak część jest kłamliwa, to znaczy, że całość jest kłamliwa. Nie, to jest jakaś Pawła prowokacja. Ja mówię, że to jest prowokator, kiedy go prezentowałem tutaj. Co to prowokacja? Ale dlaczego przecież to są... Dlaczego ale czy to jest twoja interpretacja, że pojutrze... Być może jest to moja interpretacja, byś wiesz, no ja jeszcze no, mimo wszystko do 9 no, nie... Mogę się jeszcze nie obudzić, dobra. To mogę się nie dobudzić. Tak. Bo teraz nie wiem, czy mam optować za tym, czy te wiadomości były, czy nie. Rozumiesz i co pytaj, prawie to jest ten czas, dobra, którym można najwięcej się dowiedzieć. A jak... Bieszczacki niedźwiedź, kurczę, a dlaczego ten niedźwiedź cię odwrócił i że tak powiem, nie zainteresował się twoją żoną? No, może była zbyt szczupła. Niedźwiedzia. Czas na Jana. Dobrze, ty pytałaś o żonę, ja chciałem zapytać, dlaczego się tobą nie zainteresował. Może też był zbyt szczupły. Może też się przestraszył, wiesz. Jaka to była odległość, że on zrezygnował, powiedz. Właśnie, o, nie, dobrze. No, ja nie mam pojęcia, nie z niedźwiedziem, naprawdę, ja tak dobrze nie znam psychiki niedźwiedzia, bo gdy znał, to... Nie, ale jak w jakiej odległości? Zaraz, chwileczkę, teraz była, ja. W jakiej odległości? Jaka odległość rzutu jakimś, nie, 3-kilogramowym kamieniem, no, tam, czyli przeciętnie... No w tej chwili kiepsko po tej grypie wyglądam, także możecie pomyśleć, że to było 15 centymetrów, ale, poczekaj, ale to było on, dalej. Ale zacznę. On uciekał w te krzaki z powrotem, czy... Ja nie wiem, czy on uciekał. Bo ty pana był... uciekał. Ja uciekałem. Właśnie o to chodzi, że wiesz, że... A twoja żona była daleko? Znaczy bliżej niedźwiedzia niż mnie w pewnym momencie, to na pewno. Dobra, już nie wtracę. Żona była bliżej niedźwiedzia. Proszę? Żona była bliżej niedźwiedzia. Nie, Paweł był bliżej. Nie. Nie, ja byłem niedźwiedzia blisko tylko przez chwilę. Żona była na zboczu. Żona leżała opalając się, zażywając kąpieli słonecznych, znaczy jeszcze wtedy nie żona.
Za chwilkę, bo teraz trochę czasu dla Edyty. To znaczy, ty byłeś bliżej niedźwiedzia, a żona była dalej. Co byście się tak tego niedźwiedzia przyczepili? Bo nigdy nie byliśmy tak blisko niedźwiedzia. Chcemy wiedzieć, jak to... Dozoidźcie! To był niedźwiedź. No to ja wiem, że to był niedźwiedź. Czy on... Paweł, naprawdę. Czy ty byłeś bliżej, ile... I czy żona, nie dałeś odpowiedzi, ile to ale było? Ale ja nie jestem to było, w stanie określić odległości... 10 metrów, 20... No nie, no, na początku to z 5 no, metrów. Kochani... Człowiek opowiada, że o 2 metry od niego zabijali ludzi w Nowym Jorku. Żona mówi, o, film kręcą. A wy w ogóle o to nie pytacie. Ekolodzy się znaleźli. Ja się zapytam. Dobrze, Janku. Ja jeżeli chodzi o te amerykańskie przygody, to wiesz, no ja znam tak samo jak ty, więc to... Też ci tam strzelali obok samochodu? Oczywiście, że tak. Nie mam tu żadnych pytań, po prostu uważam, że to jest prawda. A jeżeli chodzi o te wiadomości, to wiesz, nawet nie będę tego komentował. Ja nie wiem. Tak, chciałbym, żeby tak było. Ja mam mniejsze doświadczenia, jeśli chodzi o Stany, niż wy, ze zrozumiałych względów. Coś się wam stało tam? Nie, bo jechali samochodem. Nie, nic. Potem podszedł policjant i zapytał, czy nam nic nie jest. Powiedzieliśmy, że nic nam nie jest. On powiedział w obcym języku, w sposób powszechnie uznany za obraźliwy i wulgarny, żebyśmy odjechali stamtąd. Jechaliśmy. A gośćka została w błogiej nieświadomości, myśląc dalej, że to film, czy jednak jej później powiedziałeś? Nie, potem już uświadomiła sobie, że nie. No. Bo było nerwowo. Tak. Edyta. Ja wierzę w tę amerykańskie służby prawa, ale co, tak, jak was tak pogonili, to żona się zdenerwowała twoja? Że zaczęli krzyczeć na was, że myśleli, że jesteście... Słuchaj, tak, to była taka sytuacja, że właściwie to wszystko się działo w ciągu kilku... No, powiedzmy... Jeszcze, a kto prowadził te wiadomości dzisiaj? Glis, Tomasz. To TVN oglądałeś? Nie, możliwe, ja nie pamiętam. No ja ej, no słońce, no przepraszam cię bardzo. To ty naprawdę spałeś głębokim snem jednak o tej żywności. Ale to był miły sen w takim razie, jeżeli nawet to był sen. No dobrze, ty pójdzie. Lis, no. Jedynka, ludzie, niedźwiedź. Nie, no to się no jest problem tego typu, że tak, no jeżeli to masz lis, no to TVN, to nie jedynka i nie tak prędko. Nie, no ja uważam, że te wiadomości, tak jak już powiedziałem, chciałbym, żeby tak było, żeby takie wiadomości można było rano usłyszeć i uważam, że to jest kłam zadany totalny. Ale miły. Ale miły. Ale miły. Czyli ty też obstawiasz, że te wiadomości to jakaś fantasmagoria? Ja? Tak. No ty, jeżeli jesteś Edytą Mungowską... To nie zapytaj się Edyta. Musiałam ale spojrzałem ci głęboko w oczy. Nie zauważam. Tak, ja uważam, że te wiadomości, chociaż ten niedźwiedź mnie zaniepokoi, dlatego że niedźwiedź jest bardzo niebezpieczny. Widziałam taki program na jakiejś prywatnej stacji. Nie zaczynajmy tego wątku, bo skończymy jutro. To było straszne. Kochani, zlitujmy się nad publicznością, dajmy szansę jej się wypowiedzieć. Proszę bardzo, głosujemy. Paweł Kukiz. Wyniki publiczności. Głosowania publiczności. Bieszczadki Niedźwiedź. Tak nazywa się ta opowieść. 22% w nią nie wierzy. Amerykańskie służby prawa, które przegoniły Pawła, jego żonę i kolegów z miejsca zbrodni w Nowym Jorku. 5% twierdzi, że to nieprawda. No i dzisiejsze Pawła wiadomości, wydanie specjalne jego autorstwa. Być może 73% twierdzi, że to jest nieprawda. No tak, no nieprawda niestety, ale szkoda, że taki właśnie brak wiary w pozytywne, że tak powiem, rzeczy w narodzie, no. Wiesz, ale minimum realizmu by się przydało. Ale to było piękne. Choćby w kwestii obsady prezenterów. Ale okej, dobrze. Proszę Państwa, przypominam, że zasady tego programu są takie, że wygrywa ta z osób, która najskuteczniej wyprowadzi w pole wszystkich pozostałych, a przede wszystkim publiczność. No i w dzisiejszym programie udało się to najlepiej, no właśnie, komu? Edycie Jungowskiej! Oko na drucie, mówią na to niektórzy, ale to jest oryginalna statuetka wykrywacza kłamstw. Przekazuję ci ją i bardzo, bardzo gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panom też dziękuję. Gratuluję fantazji, poczucia humoru, a Państwu życzę, żeby w przyszłą niedzielę znaleźć też trochę czasu i chęci, mam nadzieję, że nie będzie z tym wielkich problemów, żeby być z nami w kolejnym odcinku Wykrywacza Kłamstw. Edyta Jungowska, Jan Borysewicz, Paweł Kukiz. Bardzo Wam dziękuję, kochani.
Jeszcze nie czekajcie. Dzięki. Dzięki.